razem obyło się bez większych incydentów. Służby porządkowe stolicy stanęły na wysokości zadania i nie dopuściły do konfrontacji krasnoludków z ich przeciwnikami. Manifestacja przebiegała spokojnie, a na transparentach można było odczytać od dawna powtarzane hasła: małe jest piękne, duży wcale nie może więcej, równajmy w dół, czy chodźcie z nami krasnalami. Jednak głównym powodem dzisiejszej demonstracji było wprowadzenie przez miłościwie nam panującego, jednowładcę Baśniowo-Brodu, jego królewską wysokość króla Lebiodę I, edyktu o zakazie pracy za darmo. Nad Krasnal Szaławiła, główny organizator i przywódca manifestacji, zapowiedział eskalację protestu, jeżeli król nie wycofa nowego zarządzenia. Odwiecznym prawem krasnoludków jest praca za darmo. Pomagaliśmy sierotce Marysi, pomagaliśmy królewnie Śnieżce i nie mamy zamiaru rezygnować z naszych uświęconych tradycji. Tak, 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 tak. Jeżeli król nie cofnie tego haniebnego edyktu, przejdziemy do szarej strefy i będziemy pracować po kryjomu. Tak, 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 tak. Aby udowodnić naszą determinację, postanowiliśmy się zorganizować 7-osobowe brygady i w ramach protestu wyremontujemy, oczywiście za darmo, salę gimnastyczną w tutejszym Młodzieżowym Domu Kultury. Tak, 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 tak. A jeżeli to nie pomoże, weźmiemy się za rynek, drogi i szkoły. I od teraz nikt nie będzie mógł zwalić winy na krasnoludki za niewykonane roboty. Tak, 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 tak. Chcemy pracy, nie pieniędzy! Chcemy pracy, nie pieniędzy! Chcemy pracy! Jak widzimy, stanowisko krasnoludków jest radykalne, a determinacja ogromna. Postanowiliśmy zapytać przypadkowych przechodniów o ich zdanie na temat zaistniałej sytuacji. Poprzewracało się w głowach kurduplom jednym. Ja to bym takich wysłał na przymusowe nic nie robienie. To by im się odechciało. Myśli sobie jeden z drugim, że mnie nie stać na zapłacenie im, co? Nie chcą pieniędzy, niech nie pracują. Co pan sądzi o proteście krasnoludków? Ja nie wiem, ja nie jestem z tej bajki. Czy pan popiera protest krasnoludków? Tak, oczywiście. Ekonomiści dawno odkryli prawidłowość, że im człowiek gorzej zarabia, tym lepiej pracuje. Dlatego na przykład nauczyciele są tak dobrymi fachowcami. Uważam, że krasnoludki mają prawo do pracy za darmo. Ich praca jest owocna i przynosi natychmiastowe efekty. Osobiście jestem za tym, żeby krasnoludki zastąpiły naszych piłkarzy w eliminacjach do Mistrzostw Świata. Tak, 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 tak. Jak widzimy, sytuacja jest napięta, a opinie jak zwykle w takich razach podzielone. Póki co protest przybiera na sile. Miejmy nadzieję, że nasz rząd stanie na wysokości zadania i znajdzie wyjście z tej trudnej sytuacji. Dla Wiadomości z Baśniobrodu mówiła Nina Sprężyna.